Cześć, witam was wszystkich serdecznie w moim kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj w filmiku będzie kolejny odcinek z serii Co w hodowli. Dzisiaj coś innego niż króliki, będą kury dzisiaj. Tam niektórzy chcieli, żebym nagrać filmik o kurach. To nagrywam. Jeszcze was zapraszam na kanał Max Hodowca, Hodowca Miłosz. Zapraszam na grupę na Facebooku Hodowla Królików Nie Tylko oraz na mojego Instagrama Karpatek Podłoga Hodowca. I tak, dzisiaj w tym filmiku pozbieram sobie jajka od kur. Tutaj widzę, że są dwa. Jeżeli kogoś interesuje, jakie mam kury, zwykłe nioski. Tam, kurami się tam nie zajmuję, żeby jakieś tam rasowe. Trzecie jajeczko, trochę ciemno tu jest u tych kur. Trochę duże to wiadro mam. Tutaj kurka akurat wchodzi sobie do gniazda. Tu pod nią jest jedno jajko. No, idź. Idź, ja sobie wezmę to jajko. Dobra. Tylko to jakoś trochę słabo jest. Ciemno. Dobra. Stąd wyjdę. I wam tam pokażę jeszcze resztę kur. Jeszcze zanim pójdę do kur, pokażę wam, jakie dostają jedzenie. Tak, tutaj jest pszenica. Jakoś straszna. Trochę lepiej. O, nieźle, pszenica, jak pszenica. Tu pod tym wszystkim. Jest taki granulat dla kur. No i dostałem taką mieszankę właśnie z tego. No i dostałem trochę owsa od królików. Ale to w bardzo małych ilościach. No to jedzenie wam pokazałem. No to pójdę pokazałem kury na zewnątrz. I tak, tutaj jest reszta kur. Są trzy. Dwie i w gnojowniku trzy. Tak, kury przy nim dostały trawy koszonej. Reszta jest tutaj w gnojowniku, po prostu kosiłem trawę, dość spora była. Ją skosiłem. Tak, królików już nie muszę pokazywać, bo wiecie, gdzie już są na stałe. Pójdę sobie dalej. Tu niedawno jeszcze kury miały gniazdo, ale już odkryłem je gniazdo i już tam przestały składać jajka. Są cztery. Zobaczmy, jeszcze tutaj coś jest. I tam jest nic. Pusto. Kurka sobie zasiadła. Więc za chwilkę będzie piąte jajeczko. I tak, tutaj kury mają w tym wiadrze jedzenie. To zwykłe wiadro z kastoramy. Z pokrywką. Tu wyciągnięte są dziury. Że po prostu tylko wsadzają głowę i tyle, a tu z góry się wsypuje po prostu jedzenie. I to tutaj na sznurku przepione, żeby myszy tam nie wchodziły, bo kiedy jak zostało na ziemi, to tam myszy cały czas chodziły, kury to przewracały i w ogóle. Tu w tym garnuszku mają wodę. W sumie kiedyś na początku kury były tylko tutaj, tu w tym, czyli było tu mniej, bo więcej miejsca było. Ale potem postanowiliśmy, że będą też i tutaj sobie chodzić, żeby miały więcej biegu. No i kury mam od teraz jakoś w kwietniu będzie 5 lat. Jakoś tak. No i chyba u kur to wszystko. To wam tylko pokażę, że tu te króliki, które idą na mięso, sobie napisałem ich wagę. Ten z taką małą plamką na nosie, taką białą, waży 4,5, ten waży 5. Tutaj tak, niebieski, biało-czarny, no źle napisałem, niebieski, biało-czarny waży po 4,5, a ten czarny powinien ważyć 4, a nie 4,5, się pomyliłem. A tam w środku to jeden waży 5. A za pozostałe po 4,5.
No to dobrze, to jeszcze wam pokażę samicę, która ma mieć za niedługo wykot. Musimy. Jestem u samicy. I tak, samica, no, agresywna jak zwykle. Znaczy teraz nie. Ale tylko za, no właśnie, za brzuch chyce i nozu cieka. Ale tak, przekopuję ściółkę, myślę, że jest kotna. Jakby miała ciężar urojoną, to by dawno już to pokazała, ciężar urojona jest. A już jest chyba 2 dni przed wykotem już jest. I nie okazała tego jeszcze. Ściółkę przekopuję, widzicie tam, ta papę wyrwała. Tam w ogóle nie ma słomy po brzegach, tylko na środku jest. Więc już to zaczyna pomału chyba robić. No, jedzenie też nie za bardzo je. Je tylko sam granulat. Siano też zje. Ale tak tylko je sam granulat i więcej. Zboża w ogóle zero. Dużo pije też wody. Dzisiaj miała pełne, zostało jej gdzieś tak 1/3 pojedła. No i wykot ma mieć na poniedziałek lub najpóźniej na wtorek. No, mam nadzieję, że się po prostu okoci i z tego oczywiście też będzie jakiś filmik. I no to chyba tyle w tym filmiku. Jeżeli ten, kto dotrwał do tego momentu, to jutro będzie film z poradnika właśnie o tej samicy. Myślę, że taki plenik wam też się podoba. No to wstawcie łapeczkę w górę, subika. Do następnego filmiku trzymajcie się, no i cześć.